Siema, witam w kolejnym odcinku z Ikarusa. Udało mi się wbić w międzyczasie tam na ołówku 13 poziom. Także odblokowałem sobie tutaj kilka rzeczy. Już mamy tier 2, mamy crafting bencha, anvil, stone furnace. Różne takie rzeczy. Tu jest coś do zbierania oksygenu, czyli tlenu. A dodatkowo musimy sobie porobić ironowe narzędzia. Longbowa. Waterskina i takie tam rzeczy. Dobra, a w talentach dodałem sobie tutaj. Ogólnie dodałem sobie expa i idę teraz w inwentory, żeby mieć móc więcej nosić. O 25%. No, także w tym odcinku zajmiemy się rozbudową bazy głównie chyba. Żeby pomieścić te wszystkie itemy, to zrobiłbym piętro na górze. No. Także ja się zabieram tutaj za robienie tego wszystkiego. Też chcę zobaczyć, czego ja potrzebuję, żeby na przykład to rozwalić. Tutaj, tą górę. Prawdopodobnie będzie to ten hammer, ale nie jestem pewny. O, siódemka. Aha, czyli to jest tylko i wyłącznie do naprawy, tak? Tak, nie mogę nic zrobić z tym. Na tierze 1 był tutaj też jakiś hammer. Tylko nie pamiętam gdzie. Building Upgrade Tool. Nie wiem, czy tego bym nie potrzebował przypadkiem. Żeby coś zniszczyć. Chyba, że muszę zniszczyć po prostu to ręcznie. No nieważne. W każdym razie. Może zrobię sobie coś takiego, że tutaj sobie dobuduję tak jakby dwa fundamenty. Tam zrobię przejście na górę. W sumie tutaj już mam przejście na górę. O, tutaj. Czyli tylko dwa fundamenty, a może jest cztery, obudować to. No i górę obudować, nie? Tutaj pięterko zrobić na takie rzeczy do craftingu właśnie. Te skrzynki ewentualnie będzie można poprzenosić, bo te skrzynki mam zapełnione. Ogólnie jeżeli chodzi o mapę, to odkryłem prawdopodobnie cały teren, jaki mogę eksplorować w tym momencie. Czyli to jest tutaj, aż na dół tutaj i dalej już nie mogę poza to wychodzić. No bo wtedy mam napisane, żebym wrócił. Żebym wrócił. Żebym wrócił na Playable Arenę. Okej, ja zjadłem dynię i to chyba nie był za dobry pomysł. Dostałem jakiegoś debuffa. Pojemy sobie resztę rzeczy. No i dobra. Ja idę ogólnie zbierać. To, czego potrzebuję, czyli tutaj jakiś łód, bonsy. W sumie tylko drzewa muszę nazbierać. Na to wychodzi, bo bonsy i tak dalej mam. Ewentualnie jeszcze trochę kamienia. No i sobie pokraftujemy. Ja tu zrobię sobie skrzyneczkę specjalną na te rzeczy. Gdzie mam tą skrzynkę? Tutaj. Pyk. Siódemeczka. Tutaj sobie zrobię tą skrzynkę. I tutaj po prostu sobie pozbieram troszkę drewna. I później będziemy budować. Ja jestem tylko ciekawy, czy mogę skipnąć noc, bo w nocy naprawdę nic nie widać. F, tu enter bed. O! Można skipować noc. Także fajnie. No ale mogę spać pomiędzy 6 PM a 7 AM, a jest 7. Aha, dobra, już się wyspałem, szybko poszło. Dobra, to ja idę zbierać drzewko. Ogólnie. Nie polecam rąbać drzewa przy chacie, bo stała się tragedia. Tutaj miałem drzewko, które sobie wyrąbałem. No i skończyło się tak, że mam tutaj dziurę. I mam dziurę w dachu. Także. Pytanie, czy ja to mogę naprawić tym hammerem? Zaraz zobaczymy. Czy tego tak jakby już w ogóle nie ma. O, dobra, naprawiłem jedno. Tutaj sobie najpierw zetniemy to drzewko. Pytanie, czy mi coś więcej rozwali. O kurde. No, jeszcze tutaj. Dobra, git. Także teraz sobie to naprawimy hamerkiem. Okej, okay. I jeszcze tutaj. Pytanie, jak ja mam to nacelować. Dobra, mamy naprawione. Tam widziałem, że dużo drzewa było. W środku.
No nie, nie było tak dużo. Dobra. Zrobimy sobie też lepsze narzędzia. Tylko pytanie, w czym ja mogę zrobić? Chyba w crafting benchu. Tak mi się wydaje. Zrobimy sobie i to pójdę już. Chociaż w sumie. Ja tam potrzebuję górę do tego. Tutaj mógłbym sobie porobić te rzeczy. No dole, mam sporo miejsca. Pyk. Tutaj sobie damy crafting bencha. W razie czego to jeszcze można sobie powiększyć, nie? Dobra, tu potrzebuję bonsy. A, czyli tutaj będę prawdopodobnie takie rzeczy jak bonsy zbierał. Gdzie mam te kości? Tutaj. No trochę się tych kości nazbierało. Okej. Czego jeszcze tutaj potrzebuję? Fiber i stone. Stone'a chyba nie mam za dużo. Mam 50 stone'a. A jeżeli chodzi o fiber, to chyba nie mam. Nie, tu mam skórę. Dobra, to fiber zaraz pójdziemy sobie nazbierać. Tylko pytanie. O, ja bym chciał to zrobić, czyli potrzebuję kości. Pyk. Bierzemy sobie to i zobaczymy, jak to będzie zbierać fiber. To jest prawdopodobnie właśnie do zbierania fibera. Oho. Sztorm znowu idzie. Zobaczymy, jak to będzie zbierać. Jak się w ogóle tym zbiera? To nie jest do tego? A jest. O kurde, ale to dużo fibera zbiera. Dobra, to z fiberem już na pewno nie będzie problemu. No, giga dużo to zbiera fibera. Dobra, bo zaraz sztorm będzie. Otworzymy sobie tutaj ten fiber. Pyk. Dobra. Tu jakiś bench kolejny. Skinning bench. O, potrzebuję troszkę kamienia. Mam tylko 50. Także idę szybko po kamień. Dobra, zebrałem troszkę kamienia. I teraz tak. Zrobiłem sobie piecyk. 20 sekund się będzie robił. Zrobimy sobie to. Nie wiem, do czego to służy. Zrobiłem sobie łuk lepszy. Aha, nie mogę. Teraz mogę? Mogę. I zrobiłbym sobie water skina, żeby mieć przy sobie zawsze... zawsze wodę. Bo z tą wodą to tak różnie czasami bywa. Dobra, mamy piecyk. A, i tu iron możemy przetapiać. Ja troszkę irona zebrałem. Pewnie jeszcze będę musiał iść trochę po tego irona. Pyk. Dobra, odpalamy. Czyli tak, iron się przetapia. Tylko pytanie, gdzie ja mogę robić te lepsze narzędzia? Aha, anvil bench. A anvil bench zrobię tutaj. 40 iron ingotów. Longbow i woodbow. Dobra, woodbowa mogę wywalić. Będziemy sobie longbowa używać. I postawimy sobie jeszcze to. Powiedzmy, że tutaj. Okej. Okay. Jak to działa teraz? Aha, to mi po prostu przerabia na tlen. Czym wrzucimy sobie. I tu fuel też jest potrzebny. A nie mogę tego odpalić. Nie wiem czemu. Aha, dobra, bo fuel to jest siarka. Czyli już wiem, do czego jest siarka potrzebna. Okej. No, ale nadal tego nie mogę odpalić. Aha, dobra, bo tu jeszcze potrzeba takich rzeczy. Chyba wiem, o co chodzi. Do tego potrzebujemy prawdopodobnie tego.
Oxygen Bladder. A ja tego nie mam odblokowanego, czyli będę musiał jeszcze jeden poziom wbić, żeby to porobić. Czekajcie, będę się szybko napić. Uro, ale że wilki pod chatą mi chodzą. No dobra, nieważne, nieważne. Tam jest dalej sztorm. Jak się ten iron przypala? W miarę chyba szybko. Tylko nie wiem, czy 40 irona będę miał z tego. Prawdopodobnie nie, bo to chyba 2-1 się przypala. Dobra, to ja idę szybko po iron. Z tego co wiem, to dużo irona było chyba tutaj gdzieś na górze. Chyba, że znajdę przy górach. Idę, zerknę, czy iron się respi przy górach. Bo potrzebuję tego, żeby też zrobić lepsze narzędzia. Dobra, wiecie co? Dotarłem aż tutaj. Tutaj jest moja baza. Dotarłem aż tutaj, nie zdobyłem jeszcze, nie widziałem ani raz irona. Być może iron respi się w tej jaskini, którą wcześniej znalazłem. I ona powinna być gdzieś tutaj. Ewentualnie troszkę niżej. A, już wiem jak polować na zwierzęta. Po prostu trzeba przytrzymać kontrol i pyk. Czy teraz też mam ten lepszy łuk, który dużo lepiej strzela. O, stealth attack razy 2,5. Także stealth jest giga OP. Polecam. Problem mam czasami taki, że jak coś zabiję, a później, kurde, gubię ciało tego. Nie wiem. Dobra, tego sobie oskrujemy i pójdziemy tam do jaskini zobaczyć. Być może tam zdobędę iron. Dobra, i tutaj mamy tą naszą jaskinię. Tylko, że już tu byłem. Będzie tu ten potworek taki? Będzie. Dobra, na 2 hity. Czyli całkiem szybko. I tu mamy tak, aluminium. Dobra, odejmij moje strzały. Dobra, dzięki. Titanium. O, mamy iron ore. Dobra, czyli iron się respi w tych jaskiniach. Więc trzeba szukać jaskiń. Tylko pytanie, ile jest tych jaskiń na całą mapę, nie? No i dobra, wykopałem cały iron, jaki tutaj był. Zostało titanium ore. I to mi dało ile? 48 irona, ale to starczy na tego bencha. Tylko ja i tak pójdę sobie tutaj zobaczyć tam na górę. Czy przypadkiem, aby na pewno tylko w jaskiniach się respi ten iron. Także lecę zobaczyć, widzimy się jak coś znajdę. Ogólnie trochę lipa, bo nie znalazłem nigdzie, że tak powiem, na takim open worldzie żelaza, ale znalazłem kolejną jaskinię. Także zobaczymy, co tu ciekawego będzie. Są tu jakieś mobki? Są. A, kurde, jakieś link czasami. Dobra, jeden leży. Drugi leży. Leży? Chyba leży. Pytanie, czy będzie tego więcej tutaj. Tak. Okej, na hita. Jeszcze gdzieś? No dobra, tu mamy iron, kolej, dużo irona tu jest. Dobra, ja się biorę za wydobywanie tego i widzimy się za chwilkę. Dobra, udało mi się uzbierać około 160 chyba irona, niestety więcej nie uzbieram, bo nie mogę po prostu, jestem przeciążony. Także plan jest teraz taki, że wracamy do bazy. No i co? Zobaczymy, czy będę mógł zrobić ironowe narzędzia. Jeśli chodzi o tą kopalnię, to ona jest tutaj w tym miejscu. Bardzo duża kopalnia, fajna, fajna. Na pewno będę musiał tu wrócić jeszcze po resztę irona, ale to kiedy indziej. Dobra, lecę do bazy. Dobra, wróciłem do bazy. Trochę żelaza się przepaliło.
40, czyli tyle, ile potrzebuję. O, pytanie, jak to się kraftuje? Aha, łódę jeszcze potrzebuję. Dobra, wrzucimy tutaj to żelazo. Zbierałem jeszcze troszkę węgla. Ten węgiel wrzucę tutaj. Bonsy. Dobra, to idę po drzewo. I zaraz będziemy craftować, mam nadzieję, że nowe narzędzia. Dobra, zebrałem drzewo. Wrzucimy je tutaj. Robimy anvil bench. Ile się będzie robić? 20 sekund. O, to zrobiłem. Tego bencha chyba nie zrobiłem. I skinning bencha chyba też nie. O, nie. Dobra, to zrobimy sobie jeszcze skinning bench. I textiles bench. Będę mieć wszystko. Jeszcze to będę musiał zrobić. Copper nail. Nie wiem, jak się robi gwoździe, jak mam 4. Ale dobra. Anvil bench. Pyk, stawiamy sobie. Gdzie to jest? O, to takie malutkie. Okej, okay, i tutaj możemy robić lepsze narzędzia i potrzebujemy do tego... Potrzebujemy do tego też irona. No bo ironowe narzędzia będziemy robić, nie? A dodatkowo tak, skóra i drzewo. Drzewa trochę stąd mogę pożyczyć. Pyk. Dobra, czyli możemy zrobić hamera, pikaxa. Na siekierkę potrzebuję najle. Robimy 20. Dobra, robimy siekierkę. Robimy pikaxa. I robimy knife'a. Tego knife'a też bym chciał mieć. Dobra, to jeszcze to zrobimy. Dobra, tak więc mamy upgrade'iki. Przy okazji wbiłem level, więc dodamy sobie to. Dodatkowo może cooking station. Tak, cooking station i to. Dobra, koks. Na 15 levelu odblokujemy nowe rzeczy, także będzie fajnie. Flint arrow będzie. Stawimy sobie skinning bencha jeszcze. Dobra, co ja tu mogę zrobić? Okej. Dobra, został zrobiony jeszcze ostatni bench. Kurde, mało miejsca trochę się tu robi, będzie trzeba to rozbudować. Troszkę. Na razie bym to wrzucił ogniska, w sumie i tak nie używam. Gdzieś tutaj, o. O, dobra. I tutaj mogę robić rope'a. Okej. Dobra, chciałbym jeszcze zobaczyć, jak działają te butelki. Dobra, zrobimy dwie. Dobra, mamy te butelki. Pytanie, jak one działają. Pożar. O kurde, to przez to ognisko. A, ale lipa. O kurde. Dobra, nie wiedziałem, że tak się może stać jak coś. Okej? I nie wiem, jak to zgasić. Prawdopodobnie tego nie zgaszę. Więc będę musiał budować od nowa. Dobra, no cóż. Mamy pożar na chacie. Dobra, także to by było na tyle. Żegnamy się w pożarze. Widzimy się następnym razem. Także elo.